Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Przygody na no Dzisiaj w ogóle wstałam rano i była znowu taka piękna pogoda i to mnie w sumie tak nieustannie zaskakuje tutaj. Nie mogę się przyzwyczaić po prawie tych 7 latach w Norwegii, że tam jak w Stawanger świeciło takie pełne słońce to było istne szaleństwo, no święto praktycznie. Czasami miałam nawet wrażenie, że ludzie biorą w tym czasie urlopy na żądanie albo egen czyli takie jak wyzwolnienia własne. No i tutaj we Wrocławiu praktycznie codziennie od miesiąca świeci słońce i mój organizm cały czas jest w szoku. Jako szóstej to słońce wstaje, to dostajesz takie fizjologiczne sygnały. Wstawaj, świeci słońce, nie marnuj dnia, bo za chwilę może zacząć lać. Także przestawienie się nie jest łatwe. No i w tym słońcu, w tej pięknej jej pogodzie, temat nie będzie aż taki piękny, nie będzie aż taki łatwy, bowiem dzisiaj będzie o wampirach energetycznych. Jestem pewna, że każda z Was takiego wampira kiedyś spotkała w swoim życiu i wiecie na pewno kto to jest, no ale może jest tu ktoś, kto miał szczęście przejść przez życie nie spotykając na swojej drodze takiej pozytywnej osóbki, więc wyjaśnię krótko. Więc wampir energetyczny to osoba, która wysysa z nas radość, motywację, pogodę ducha no generalnie wszystkie te dobre rzeczy, na których nam zależy. Nawet jeśli macie cudowny nastrój, taki, że no góry możecie przenosić, że czujecie, że wszystko się uda, to jak spotykacie takiego wampira, to macie już siłę tylko leżeć na podłodze i jęczeć i narzekać, a przez jakiś tam czas to nawet zrobienie sobie kanapki wydaje się ponad wasze siły, bo po prostu wszystko jest bez sensu. Więc, taki wampir to najprościej rzecz mówiąc, pożeracz energii życiowej. Oprócz tego, po spotkaniach z taką osobą sami siebie zaczynamy gorzej postrzegać, albo w jeszcze bardziej ekstremalnych sytuacjach dajemy sobą manipulować. Jak taką osobę rozpoznać i jak z nią postępować? Tutaj warto na początku nadmienić, że mamy kilka typów tych wampirów. Pierwszy typ krytykant. To chyba typ najbardziej powszechny. Nieważne co robimy, co powiemy, zawsze znajdzie się jakieś ale, coś co można było zrobić lepiej, inaczej, w inny sposób się zachować itd. To może być otwarta krytyka, rzadko kiedy w sumie konstruktywna. Na przykład robicie super dobre ciasto, takie że aż dreszcze jedzeniowej rozkoszy przechodzą po ciele, jak się je. Takie, no wiecie, że nie można się powstrzymać, żeby paluszkiem trochę tego kremu nie podebrać albo nie podskubać biszkopsiku. No i co mówi taki wampir? A, gośka robi lepsze, albo a, do tego kremu mogłaś dodać więcej cukru, albo a, taki to w ogóle nie powinno się jeść, bo mają mnóstwo kalorii i będziesz gruba jak futryna. I gdyby tak było tylko jeden raz, taki jednorazowy komentarz, to można byłoby to zrozumieć. Bo każda z nas generalnie miewa od czasu do czasu taki międzynarodowy dzień złośnicy. Ale z wampirem jest tak za każdym razem. Za każdym razem wszystko jest nie tak. Na przykład kupujecie sobie nową sukienkę. Taką naprawdę, że wyglądacie jak milion dolców. Że jakby Merlin Monroe żyła, to by sobie z wami piątkę przybiła. I co mówi wampir? A nie za krótka? A w Twoim wieku to ja bym się już raczej tak nie ubierała. Albo a nie z obcisła? Nie wstydzisz się tak wyjść? Albo na przykład, no nie wiem, dostajecie pracę marzeń i to jest ten Wasz moment, że w końcu się udało i teraz już będzie tylko lepiej. Jesteście jak taka wschodząca gwiazda biznesu. A jak to komentuje wampir? A dlaczego takie niskie zarobki? Nie chciałeś zarabiać więcej? Bez sensu pracować na takie zmiany. A jak z kolei zakładacie własną działalność, gdzie same jesteście sobie żaglem i starem, to wtedy słyszycie... A Ty w ogóle będziesz miała czas dla siebie? Po co się tak zacharowywać? Po co brać za wszystko odpowiedzialność? Jednym słowem wszystko jest na nie. Umówmy się. W idealnym świecie wszyscy mielibyśmy super wysokie poczucie własnej wartości, a takie teksty spływałyby po nas jak woda po kaczce. Tak jednak nie jest. Więc przypomnijcie sobie teraz jakąś sytuację, która sprawiła, że byłyście w stanie no takim prawie euforycznym. Także aż pod niebo chciał wam się latać, także wszystko się udawało. No, są czasami takie dni pełne sukcesu, gdzie nawet cycki same z siebie są się drniejsze, a świat leży u waszych stóp. I wtedy spotykacie takiego wampira i spadacie z tego nieba, z tej euforii, aż do piwnicy, i to z wielkim hukiem. Mimo że wiecie, że to przecież nie jest prawda, że to tak naprawdę ta osoba ma problem sama ze sobą, to i tak to na was wpływa. I zaczynacie gdzieś tam w środku myśleć sobie: A może ta sukienka rzeczywiście jest za obcisła, i wyglądam jak jakaś lampucera za krzaka? A może rzeczywiście ta praca to nie jest taka dobra? No i nie mają przecież lepsze. I ta myśl gdzieś tam zaczyna w was kiełkować, i nawet jeśli nie ogarnie was tak w całości, to już nie macie i tak tego stanu euforii. Jest jeszcze taka delikatniejsza krytyka takie można powiedzieć wieczne czy i to często obserwuję wśród rodziców, dziadków, no ogólnie członków rodziny. Taki wiecznie czepialski zawsze się po prostu do czegoś przypieprzy. I tu wybaczcie słownictwo, ale to nie jest zwykłe zwrócenie uwagi. Wyobraźcie sobie na przykład, że malujecie ścianę w domu i pięknie wam to wyszło. No, Picasso prawie. Taka gładka i piękny kolor. I gdzieś tam w rogu robi się jedna malutka smuga, ale taka maluteńka smuszka. No, nie ma znaczenia tak naprawdę. No i wtedy w odwiedziny przychodzi taki czepialski, i już czujecie, co będzie. Ogląda tą ścianę i ogląda, i patrzy, i zerka, i pierwszy, co mówi, ale dlaczego tu jest taka wielka smuga? Nie widziałaś tego wcześniej? I tak jest zawsze. Dlaczego tu jest ta plama? Dlaczego te meble nie są do kompletu? Dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego sam to? Takie permanentne przypieprzanie się i zwracanie uwagi tylko na to, co jest nie tak. I po pewnym czasie, zwłaszcza właśnie jak ten czy to jest ktoś bliski z rodziny, to wytwarza się w Was takie stałe napięcie, zawsze jak ta osoba ma przyjść. A jak już w ogóle coś zmieniłyście w swoim wyglądzie, czy w domu, czy zmieniłyście cokolwiek. Bo w środku jesteście już gotowe na tą pierwszą falę przepieprzenia się, takiego irytującego zwracania uwagi. I jak taka osoba do Was przyjdzie, to czekacie i czekacie i dopiero jak już padnie to, a czemu to jest ta wielka smuga? A czemu to jest ta dziura? To z was to napięcie schodzi. Czasami taki krytykant może też zdarzyć się w pracy. To może być nasz szef albo klient, i to jest czasami jeszcze bardziej upierdliwe niż jak to jest ktoś z rodziny. E, bo temu komuś z rodziny możemy zwrócić uwagę, pokłócić się, no a z klientem to już trochę trudniej. E, raz pamiętam, jak organizowałam wycieczkę do Hiszpanii, no i tam była taka dziewczyna, uczestniczka. W której dosłownie wszystko, ale nie przesadzam, to było naprawdę wszystko nie pasowało. Jednego dnia było za mało chodzenia, potem za dużo, później za mało jeżdżenia metrem, następnego dnia za dużo jeżdżenia pociągiem, plan był zbyt napięty, potem z kolei mieliśmy za mało wolnego czasu, i tak w kółko. Przyznam szczerze, że zazwyczaj moi uczniowie mówią, że mam całą tonę cierpliwości mi za to cenią. Ale w tamtym momencie, na tamtej wycieczce, to modliłam się do Boga, do buddy, do wszystkich świętych, duchów, opiekunów, jakieś tam mantry mruczałam i inne cuda, tylko po to, żeby jej nie zabić. No w tamtym momencie moje granice cierpliwości zostały przekroczone tak daleko, że naprawdę pojechało za granicę. Ja mam czasami wrażenie, że takie osoby, tacy krytykanci, to nawet nie widzą szklanki do połowy pustej. One po prostu widzą taką szklankę pobitą. Ale dobra, przejdźmy dalej do kolejnego typu wampira, do typu ofiary. E, ofiara na pierwszy rzut oka nie wydaje się typowym wampirem, ale czasami naprawdę skutecznie potrafi wystać z was siły witalne. Ofiara czuje się wiecznie skrzywdzona, uciemiężona, pokarana przez los, i to właśnie wy macie być jej takim rycerzem na białym koniu. To wy macie wysłuchiwać litanii problemów, szukać rozwiązania, pocieszać, a najlepiej w ogóle to cierpieć razem z nią. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, każda z nas ma czasami złe dni. Kiedy ubieramy te ulubione, rozciągnięte, puchate spodnie od piżamy, chlipiemy sobie cichutko, świat jest straszny i przytłaczający. No i wtedy przybywa rzeczywiście ten rycerz w postaci przyjaciółki, czy chłopaka, czy mamy. Najlepiej z pudełkiem lodów karmelowych, trzema częściami Bridget Jones, no i smyra nas pocieszająco po włosach. Wiemy dobrze, że każda z nas czasami tego potrzebuje, to jest praktycznie takie nasze niepisane prawo kobiet. Ale wampir w postaci ofiary zawsze jest w potrzebie, zawsze oczekuje, że będziemy w pogotowiu. Czasem nawet możemy mieć takie wrażenie, że oplata nas jak bluszcz próbuje odciągnąć od innych znajomych i oczekuje, że będziemy na każde skinienie. Wiecznie pod telefonem, wiecznie w gotowości. Inną ważną cechą jest to, że ta relacja jest tak naprawdę bardzo jednostronna. Spróbujcie takiemu wampirowi opowiedzieć o swoich problemach albo ogólnie o czymś, co Was trapi. No, nie ma takiej opcji, zapomnijcie. Nie spotka się to ani z zainteresowaniem, ani ze współczuciem. No, a poza tym taka osoba zaraz i tak przebije Was swoim problemem, no, w taki sposób bardzo nieprzyjemny, także poczujecie się jak na licytacji pod tytułem kto akurat w życiu wdepnął większe gówno. Miałam kiedyś taką koleżankę, która na każdym spotkaniu opowiadała o swoich dolegliwościach. Jak to jej ciężko w pracy, w życiu, w związku, w autobusie, w sklepie, na ulicy, w przejściu dla pieszych, no wszędzie, wszędzie po prostu. Najwięcej czasu poświęcała na zdrowie, no i jeśli chodziło o zdrowie, to sypało jej się praktycznie wszystko. Astma, jakieś choroby hormonalne, autoimmunologiczne, sezonowe grypy, zapalenie uszu, czy nosa, no wszystko. I raz tak sobie pomyślałam, no dobra, Wpasuję się w te klimaty i też jej opowiem o tym, co mi dolega. Akurat miałam wtedy bardzo irytującą alergię. I ledwo zaczęłam wspominać o mojej alergii, a już się okazało, że ta moja koleżanka ma dużo poważniejszą alergię. Ma egzemę i w ogóle to już się odczulała, ale jej to nie zadziałało, i teraz będą stosować na niej jakieś innowacyjne metody, ale to jest bardzo ryzykowne i ona musi bardzo uważać. I w tamtym momencie ja się z tą moją malutką, mierną alergią to czułam już jak debil i w ogóle aż głupio mi było, że zaczęłam ten temat, że o tym wspomniałam i że jak ja śmiałam, skoro ona ma tyle problemów. Więc tak ogólnie podsumowując, to ofiara to taka osoba, która wiecznie jojczy, zamęcza Cię niekończącymi się trudnymi opowieściami ze swojego życia no i oczekuje, że będziesz dla niej zawsze dostępna, a jednocześnie Twoje sprawy ma głęboko w poważaniu. I ostatni typ, o którym dzisiaj wspomnę, to narcyz. To jest taka osoba, która zawsze musi być naj, najlepsza, najinteligentniejsza, najzabawniejsza, no naj. Tworzy wokół siebie często taki rodzaj fan klubów, w którym wszyscy ją albo go podziwiają. No i jeśli ty jesteś jedną z członkiń, no to zawsze musisz przytakiwać, prawić komplementy, upewniać generalnie taką osobę w jej wspaniałości, zajbistości. A spróbuj tylko skrytykować, to cię zmiesza z błotem, po prostu wytrze tobą podłogę. Obrażaniem ciebie będzie budować swoje poczucie wartości. No i na pierwszy rzut oka takiego wampira bardzo trudno rozpoznać, bo zazwyczaj jest bardzo inteligentny, czarujący, opiekuńczy, ale no oczywiście wszystko tak długo, jak go uwielbiasz, podziwiasz, a pod stopy rzucasz płatki róż, no z wdzięczności, że wybrał akurat ciebie. Ale jeśli tylko w jakiś sposób urazisz jego wysokie ego, i tutaj podkreślam, to ego naprawdę jest wysokie. Gdyby tak spać z wysokości tego ego, to no bez problemu można by sobie nogi połamać albo nawet się zabić. Więc jeśli to się już stanie, to wtedy taka osoba deprecjonuje Twoje uczucia i zainteresowania. Traktuje Cię jako osobę w sumie mało znaczącą, z takim chłodem i dystansem. Ale tu uwaga, bo bardzo łatwo uzależnić się od tego właśnie typu wampira. No i moje drogie, jak sobie radzić z takimi wampirami, jak już je rozpoznamy? Na początku trochę żartem, nie traktujmy od razu każdego człowieka, który ma zły dzień, jak takiego wampira. Bo po prawdzie czasami z każdej z nas wyłazi taki mały wampirek. Czepiamy się wszystkich i wszystkiego, jesteśmy krytyczne albo płaczliwe. Ja czasami mam takie dni, że no mam jakiś tam problem i chciałabym, żeby na przykład mój facet go rozwiązał, bo ja nie wiem, co mam z nim zrobić. No on mi nawet podsuwa rozwiązania, to mi wkurza jeszcze bardziej, bo przecież nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Wtedy on na przykład chce mnie przytulić, pocieszyć, no ale co on mnie będzie przytulał, dziad jeden? Jak ja mam problem do rozwiązania i nie chcę bagatelizowania, jakiegoś tam miziania, no i on w końcu ostatecznie do mnie mówi, zaakceptuj to. I to jest wielki błąd z jego strony. Bo jak ja jestem wampirkiem, to absolutnie nie zgadzam się, żeby ktoś mi sugerował, co ja mam akceptować, i jakie ja nie chcę, to ja nic nie będę akceptować. Więc spokojnie, w każdej z nas czasami siedzi taki wampirek, i to jest w porządku, jesteśmy tylko ludźmi. A teraz na poważnie. Ja oczywiście nie jestem za tym, żeby ludzi od razu skreślać, więc zawsze na początku najlepiej jest rozmawiać. Powiedzieć, co jest nie tak, co wam przeszkadza, co was boli. Ja wiem, to nie jest łatwe. I nie jestem tutaj absolutnie żadnym ekspertem ani przykładem, bo sama się cały czas tego uczę z różnym skutkiem. A przez długi czas tak naprawdę zaciskałam zęby i nic nigdy nie mówiłam. No ale powiedzmy sobie wprost: czasami żadne rozmowy nie pomagają, i wtedy dla własnego zdrowia trzeba odciąć się od takiej osoby, ograniczyć kontakt albo nawet całkowicie go urwać. Brutalne, ale czasami konieczne dla naszego zdrowia psychicznego. I tu warto pamiętać, że to nie w nas jest problem. Że większość z takich wampirów nierzadko ma różne zaburzenia osobowości i tak naprawdę przemawia przez nich lęk, jakieś niezałatwione sprawy, dawne urazy czy traumy. No i to jest smutne i czasami przerażające, i my chcielibyśmy naprawdę pomóc takiej osobie, nie niemniej jednak. Nie jest naszym zadaniem, żeby naprawiać i ratować każdego, no, kogo spotkamy na naszej drodze, bo już po nas nic nie zostanie, nie zostanie nic dla nas, i od takiego ratowania są specjaliści, moi drodzy. Często po takich długich kontaktach z wampirami, sami możemy potrzebować pomocy specjalistów. Znam na przykład osoby, które tak bardzo zależniały się od wampirów emocjonalnych i tak bardzo dawały się wciągać w toksyczne relacje, że nie tylko same były rozkwiane emocjonalnie, ale odczuwały także objawy somatyczne, bóle głowy czy brzucha, czy bezsenność, czy nawet bóle stawów. Także wtedy też potrzebna jest pomoc specjalisty. Doraźnie na teraz dla zainteresowanych tematem polecam książkę psychiatry dr. Orlow, Wolność Emocjonalna. Jest tam bardzo dużo fajnych, takich przydatnych technik, z których ja korzystam. One pomagają nam przetrwać w relacjach z wampirami, jeśli, no nie wiem, na dany moment nie możemy się od nich odciąć. Jest tam dużo o asertywności, o kompromisach, o tym, jak rozmawiać z danym typem wampira, także no, polecam bardzo. I tym poleceniem kończę dzisiejszy podcast. Zapraszam Was do subskrypcji. Przycisk jest na dole pod filmikiem, no i dzięki temu będziecie się dowiadywały jako pierwsze o nowym podcaście. Życzę Wam pięknej niedzieli, samych przyjemności i żadnych wampirów. Do zobaczenia!